Tego nie pamiętam, bo dostałem, jak rodzice robili zdjęcia, to czasami wiem, że dostawałem do ręki aparat, ale nie pamiętam, które to było. No tak jak powiedział Elliot Erwitt, najlepsze zdjęcia to są te, których nie pamiętam. Mój pierwszy aparat to był aparat cyfrowy, który dostałem od rodziców, Nikon D50. Wydaje mi się, że nie. W sensie staram się w każdym dostrzec coś ciekawego. Są osoby oczywiście, które potrafią bardziej na nas oddziaływać, natomiast uważam, że każda z osób ma coś takiego niepowtarzalnego. Wszystko zależy od miejsca i czasu. Telefon mam zawsze przy sobie, więc mogę nim robić zdjęcia, ale też mam przy sobie swojego małego Fujika, jak wychodzę gdzieś. Z fotografowaniem. Szeroko pojętym zawodem? Tak. To chyba praca przy komputerze. To jest najgorsza. W sensie pisanie maili, odpisywanie, bo samo fotografowanie to wielka przyjemność, ale oczywiście poza fotografowaniem jest jeszcze duża część związana z pracą zdalną. Staram się o nim nie myśleć. Ale był taki. Oczywiście takich kadrów było wiele, ale bardziej się staram myśleć, że taką rzecz widziałem, nie mam jej, ale mam ją w swojej głowie. To 50, ludzkie oko. No w zeszłym roku miałem przyjemność fotografować osobę, która uważam jest kimś niesamowitym, Olgę Tokarczuk. Ale są takie osoby, na przykład choćby ze świata filmu, które czy książek chciałbym spotkać, no na przykład Dawida Lyncha. Tak? Ciężko powiedzieć. Każde zdjęcie jest na swój sposób ważne i każde zdjęcia łączą mnie emocjonalnie, natomiast takiego najważniejszego nie mam. Informatykiem albo baristą? Baristą. Dziękuję. Dziękuję.